Przechodzimy dalej. Druk nr 1092. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 w pozostałej składzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ulica Gliwicka 265. Bardzo proszę. Pan Dyrektor. Panie Przewodnicząca, Panie Prezydent, Państwo Radni. Projekt rozwiązania miasta Krakowa w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 108. Panie Rafał. Wchodzący w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3. Szkołę Podstawową Specjalną nr 108, wchodzącą w skład Zespołu Szkół, proponuję się o nadanie imienia Aliny Fedorowicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Otwieram dyskusję. Opinie Komisji Radnych na zapas, jak będzie Pan dalej przeszkadzał, to będzie podwójna stawka. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa? Pan Fedorowicz, bardzo proszę. Pan Jerzy Fedorowicz, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Szkoda, że jest tak nas niewielu teraz, bo dla mnie to jest szczególny moment, szczególna chwila. Dla mnie, dla mojej rodziny i za to chciałbym wstępnie podziękować społeczności szkoły specjalnej w Okocinie, ponieważ społeczność i dyrekcja zaproponowała na patrona moją czcigodną babcię Alinę Fedorowiczową. Też w szczególnym czasie, ponieważ 18 stycznia minęła setna rocznica urodzin babci. I w tym szczególnym czasie szkoła zaproponowała ją jako swojego patrona. Babcia była osobą wyjątkową. Nie mówię tego tylko dlatego, że jestem jej wnukiem, ale rzeczywiście przez prawie 90 lat życia przeszła... Przepraszam bardzo, Panie Radny, ja bym miała taką propozycję, ponieważ dla mnie jest to sprawa ważna, szanowanie pamięci ludzi, którzy zasłużyli się dla tego miasta. Szanowni Państwo, ponieważ widocznie stało się tak, że na sali jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ze mną, pięcioro radnych. Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę, bo będziemy za 15 druga i wtedy zaczniemy jeszcze raz, jeśli można, Pani Fedorowicz. Dziękuję, ogłaszam przerwę, bo będziemy 13:45.